oznaczona numerem 5 klaczy Yamromana, a po niej jeszcze tylko Darvill oraz Dreams Come True. Yamromana jest już w startboxie, Darvill bardzo ładnie zajął swoje miejsce, no i podchodzi 7, czyli Dreams Come True. Kiedy tylko zajmie swoje miejsce, a tak właśnie się stało, gonitwa będzie mogła się rozpocząć. Czekamy, czekamy. Rozpoczęła. Tam po starcie od razu na front przechodzi oznaczony numerem 2 Thanatos. Dobrze tam poszedł przy kanacie, miał niezłą pozycję. Po zewnętrznej na 2 pozycji jest Dreams Come True. Na miejscu 3 galopuje Herbatka, tuż obok niej Darvill, na 5 pozycji Yamromana i na ostatnim miejscu debiutujący Gloster. Ale tutaj nie ma wielkiej straty do pozostałych koni. 1200 metrów pozostało do celownika, konie galopują blisko siebie. Thanatos od startu na froncie. Na 2 pozycji Dreams Come True. Na miejscu 3 galopuje Herbatka. Na 4 Darvill. Yamromana jest na pozycji 5 i Gloster na miejscu 6. Tutaj się nic nie zmienia, jeżeli chodzi o kolejność pomiędzy końmi. I około 900 metrów pozostało jeszcze do mety. Thanatos cały czas to ten wałach oznaczony numerem 2. Cały czas od startu prowadzi. Na 2 pozycji niezmiennie Dreams Come True. Galopująca po zewnętrznej. Na miejscu 3 jest Herbatka, na 4 Darvill, tam większym kołem próbuje prześcignąć go Yamromana, no i zyskał na tym troszeczkę Gloster, który bliżej wewnętrznej galopuje. No ale konie są już na prostej finiszowej, mają niecałych 500 metrów do celownika i już na front przeszła Dreams Come True, atakuje ją Herbatka, Thanatos odpada, już nie ma sił, jest na miejscu 3, jeszcze 300 metrów do celownika, Herbatka jest teraz na froncie, prześcignęła Dreams Come True, Herbatka, Dreams Come True, Thanatos i Darvill to jest prowadząca czwórka na 120 metrów przed celownikiem. Herbatka ma jakieś 2-3 długości przewagi i zmierza po zwycięstwo, a tam walka o 2 miejsce niesamowita. Herbatka pierwsza, Dreams Come True oraz Darvill razem wpadły na 2., 3 miejscu. Herbatka, Darvill, Dreams Come True. Zdaje się, że w takiej kolejności minęły te konie, pierwsze 3 konie, celownik. Herbatka zwycięży. Żyła. To jest klacz oznaczona numerem 1, trenowana przez Michała Borkowskiego, a dosiadana przez Sanzara Abajewa.